Cześć, jestem Konstancja. A ja jestem Karol. A to jest kolejny odcinek na kanale Todo Bien, w którym pokażemy Wam, co zwiedzić w Madrycie. Będzie to takie bardziej alternatywne zwiedzanie, jeśli chcecie poszukać czegoś takiego typowo turystycznego, bo być może wybieracie się pierwszy raz do Madrytu, to gdzieś tutaj pojawi się link, jak już zmontujemy filmik, ale tutaj pokażemy Wam takie trochę bardziej postindustrialne przestrzenie. Przeniesiemy się też do lat 80., więc będzie naprawdę mega. Zapraszamy Was, wjeżdża intro i lecimy z tematem. Znajdujemy się teraz w Matadero, czyli w takiej starej madryckiej rzeźni powstałej na początku XX wieku i jest ona doskonałym przykładem rozwoju przemysłowego Madrytu w tamtych latach. Rzeźnia jest ogromna, znajduje się tutaj prawie 50 budynków i to dlatego, że miała ona zaopatrywać cały Madryt i rozwiązać tym samym problem braku higieny i rozprzestrzeniających się chorób związanych z hodowaniem bydła, nieuregulowanym hodowaniem bydła przez mieszkańców Madrytu. Już w latach 70. ta przestrzeń zaczynała być przestarzała, a po śmierci generała Franco przestrzenie zaczęli zajmować artyści, ale miasto zajęło się tymi przestrzeniami stosunkowo późno, bo dopiero w XXI wieku. Jest tutaj naprawdę super, znajdziecie przestrzenie takie jak Cineteka, czyli po prostu kino, w którym pokazywane są filmy dokumentalne. Jest przestrzeń dla designerów, gdzie odbywają się wystawy artystów, a także takie mercados de diseño, na których możecie kupić różne przedmioty lokalnych artystów. Jest też taki dość duży taras, na którym latem jest kino letnie, a także czasami odbywa się Mercado de los Productores, czyli taki targ rzemieślników i tam też możecie kupić lokalne produkty, także trochę lokalnego jedzenia. Jest naprawdę pysznie. Jest tutaj też restauracja, jest Casa del Lector, w którym znajduje się filia Biblioteki Miejskiej w Madrycie, a także organizowane są dość często wydarzenia związane z, po prostu z książkami, czyli jakieś różne spotkania z autorami. Samo Matadero, w którym byliśmy przed chwilą, jest częścią kompleksu Madrid Rio, czyli takiego dużego parku nad rzeką Manzanares, zbudowanego tak naprawdę kilka lat temu. Trudno w to uwierzyć, ale tak naprawdę miała tędy biec nitka madryckiej obwodnicy M30, która jest źródłem największego smogu w stolicy. Na szczęście władze miasta wysłuchały społeczników, no i mamy teraz w tym miejscu przepiękny park i Matadero. To, co chcemy pokazać Wam teraz, to mosty. Na pierwszy z nich natraficie zaraz po wyjściu z Matadero w kierunku rzeki. Jest to most dość futurystycznie wyglądający, a wewnątrz zobaczycie freski współczesnego hiszpańskiego artysty Daniela Canogara. Gdy pójdziecie trochę dalej, to natraficie na inny most, Puente de Arganzuela. I to tym razem jest to projekt francuskiego artysty Dominika Perota i też wygląda naprawdę fenomenalnie, zupełnie inny most, też bardzo nowoczesny, no i naprawdę świetne miejsce na zrobienie sobie fotek na Insta. Przenosimy się w kolejne miejsce, które swoje początki ma w czasach przemysłowego rozwoju Madrytu. To Tabacalera, która powstała pod koniec XVIII wieku. Jest nieco starsza niż Matadero. Tak jak sama nazwa wskazuje, jest to dawna fabryka tytoniu. Dzisiaj to miejsce jest nieco odrestaurowane i spełnia nieco inną funkcję niż dawniej. Jest to po prostu świetna przestrzeń do działań kulturalno-społecznych czy imprez. Co ciekawe, to miejsce zostało odrestaurowane w taki sposób, by nie zagrażało bezpieczeństwu odwiedzających, ale żeby w pełni zachowało swój industrialny klimat, więc zobaczycie stare wagi czy umywalki, które służyły robotnikom fabryki tytoniu. Podobnie jak w Matadero, znajdziecie tu kilka różnych przestrzeni, w tym główną salę, gdzie zobaczycie wystawy światowego formatu. Według nas najciekawszą przestrzenią jest ta, w której możecie oglądać graffiti i arte urbano, czyli po prostu sztukę uliczną, miejską.
kolejnym miejscem na naszej alternatywnej mapie Madrytu jest Caixa Forum. Jest to miejsce położone przy Paseo del Prado, ale ta lokalizacja jest jednocześnie zaletą, ale także zgubą. Bo mało kto trafia do tego miejsca, będąc na trasie z Museo Reina Sofia przez Museo del Prado po Museo Thyssen-Bornemisza. A tak naprawdę bardzo warto tutaj trafić. Po pierwsze ze względu na te ściany za mną, takie wiszące ogrody, które już same w sobie wyglądają świetnie, ale po drugie dlatego, że Caixa Forum to przykład doskonałej architektury. Budynek z zewnątrz sprawia wrażenie, jakby lewitował nad ziemią. Ciężar budynku po rekonstrukcji został przeniesiony na wewnętrzne filary, dlatego to tak dzisiaj wygląda. Ale właśnie, nie zawsze to tak wyglądało, bo wcześniej była tutaj stara elektrownia. Przez to mamy do czynienia tak naprawdę z kolejnym postindustrialnym miejscem. Wewnątrz znajduje się m.in. Galeria Sztuki, która organizuje bardzo ciekawe wystawy. My poznaliśmy tam m.in. włoskiego surrealistę Giorgio De Chirico, który jest jednym z prekursorów surrealizmu. Jest w Madrycie takie miejsce, dzięki któremu możecie przenieść się do lat 80. w klimaty znane z serialu Stranger Things, albo chociażby tak bardziej swojsko, czyli z wypadu nad morze i z wizyty w salonie gier. To miejsce nazywa się Next Level, znajduje się tam kilka maszyn z grami z lat 80. i w cenie alkoholu, który tam kupicie, czyli na przykład piwka za 4 euro, macie nielimitowaną możliwość grania w te gry. Jest to naprawdę super miejsce, żeby po prostu sobie wyjść wieczorem ze znajomymi, nie tylko na piwko, ale też pograć właśnie w te gry i być może wrócić wspomnieniami do lat 80. albo do dzieciństwa. Wracamy tam. Zabieram was w lata 80. Mam nadzieję, że ten film o alternatywnym zwiedzaniu Madrytu zachęcił was do zobaczenia stolicy i zwiedzania jej w trochę inny sposób niż ten tradycyjny. Jeśli tak, to będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zostawicie łapkę w górę pod tym filmem i zasubskrybujecie kanał, jeśli jeszcze tego nie robiliście. Zachęcamy też do obejrzenia innych filmów na naszym kanale, gdzie chociażby możecie zobaczyć filmy ze słonecznej Andaluzji. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych filmach.